Ja nie jestem w stanie zrozumieć szkoły, nie jestem w stanie zrozumieć sąsiadów, nie jestem w stanie zrozumieć policji. Współcześni rządzący z panem premierem na czele publicznie przy sprawie Kamilka mówią: myśmy stworzyli ustawę o przeciwdziałaniu przemocy. Otóż nie, proszę państwa. To nie współczesna władza. 2010 rok. Jakie to są Himalaje hipokryzmu, że dzisiaj mówię, że nie wolno zabijać dziecka, a jutro mówię, że wolno zabijać człowieka. Dzień dobry, witam serdecznie, Iwona Kutyna. Dziś Wieczorny Ekspres, wydanie wyjątkowe, bo poświęcone temu, co wydarzyło się w Częstochowie. 8-letni Kamil nie żyje i oczywiście pytanie od dobrych kilku, jeśli nie kilkunastu dni, które sobie zadajemy, czy tej tragedii można było uniknąć. Co zrobić, żeby nie doszło do powtórki? O tym między innymi dzisiaj z moimi gośćmi. Zapraszam. No i razem ze mną fantastyczni goście, z którymi na ten temat będziemy dzisiaj rozmawiać. Pozwolę sobie zacząć od pań. Mirosława Kątna, przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka, psycholog. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry, Aleksandra Sidorenko, pięściarka. Dzień dobry. I profesor Marek Konopczyński, pedagog resocjalizacyjny. Dzień dobry. Witam dzień państwa dobry. Bardzo gorąco. Zanim zaczniemy rozmawiać, to ja bym chciała, żeby państwo i nasi widzowie zobaczyli fragment programu Bartosza Wojsy Pokój Zbrodni, no a tuż po nasza rozmowa. Równie bulwersujące w tej sprawie jest to, że sygnały świadczące o przemocy nie były niestety poważnie traktowane przez otoczenie Kamilka. Chłopca zawiedli wszyscy, nie tylko ci, którzy mieli mu być najbliżsi, ale również otoczenie, szkoła, sąsiedzi, znajomi. Okazuje się bowiem, że pracownicy socjalni już w 2022 roku wnioskowali o odebranie Magdalenie B. praw rodzicielskich, ale ostatecznie kobieta ich nie straciła. Postępowanie umorzył sąd, a małżeństwo wyjechało z Częstochowy do Olkusza. Tam po pewnym czasie ośrodek pomocy społecznej założył Magdalenie B. i jej mężowi niebieską kartę z powodu zaniedbywania dzieci. Od listopada 2022 roku rodzina miała również nadzór kuratora, a Kamilkowi zdarzało się uciekać z domu. W listopadzie błąkał się sam po Olkuszu, aż ktoś go zauważył, gdy siedział na przystanku autobusowym w samej piżamie. Przewieziono go wówczas do szpitala, był wychłodzony. Innym razem 8-latek miał nie chcieć wracać z ferii zimowych. Płakał i mówił, że Dawid, jego ojczym, jest zły. W przeszłości Dawid B. miał zatargi z prawem. W 2003 roku wraz z bratem bliźniakiem jako 7-letnie dzieci stanął przed sądem rodzinnym w Częstochowie. Sprawa miała związek ze śmiercią 9-letniej Sandry. Dawid B. miał wraz z bratem wepchnąć dziewczynkę do okolicznego stawu. 9-latka utopiła się. Sąd uznał jednak tamto zdarzenie za wypadek podczas zabawy i bracia uniknęli kary z racji wieku. W 2019 roku z kolei Dawid B. wyszedł z więzienia, w którym odpowiadał za rozbój, kradzieże, groźby karalne i naruszenie nietykalności cielesnej. Po wyjściu z więzienia wziął w 2020 roku ślub z Magdaleną B., ale, jak relacjonują świadkowie, miał nigdy nie zaakceptować dzieci kobiety z poprzednich związków. W tej sprawie policji zdarzało się interweniować w mieszkaniu rodziny, ale za każdym razem, jak twierdzą dziś funkcjonariusze, podczas tak zwanego wywiadu sąsiedzkiego nie pojawiały się żadne uwagi i nic nie wskazywało na to, aby w rodzinie dochodziło do przemocy czy znęcania się nad dziećmi. Również sami sąsiedzi twierdzili, że nic złego w tej rodzinie się nie działo. Ostatecznie w Olkuszu matka Kamilka i ojczym Dawid B. nie płacili za wynajem mieszkania. Gdy wreszcie zainteresował się nimi tamtejszy sąd rodzinny, szybko wrócili do Częstochowy i ponownie zamieszkali u Anety J. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że szkoła, do której chodził Kamilek, również mogła zrobić więcej, by ochronić chłopca. Na zdjęciach, które w sieci odnaleźli internauci, widać, że 8-latek przychodził do placówki poobijany. Miał siniaki na twarzy, przychodził też do szkoły ze złamaną ręką. Matka broniła się przed nauczycielami, że syn upadł, że wylał na siebie herbatę, że sam sobie to zrobił. Czy z chłopcem porozmawiał wówczas szkolny psycholog? Czy gdyby ktoś drążył temat i zaopiekował się dzieckiem, dziś 8-latek mógłby żyć? No właśnie, to są te pytania, które zadajemy sobie cały czas i non-stop. I pytanie, czy jest jednoznaczna odpowiedź na nie? Wiele symptomów, jak tutaj można było usłyszeć i doskonale o tym wiemy, wiele znaków, wiele sytuacji, wiele zgłoszeń było w związku z historią Kamila. Doszło jednak do tej tragedii.
co po drodze takiego się wydarzyło, albo co się nie wydarzyło, co spowodowało, że jednak zabrakło jakiegoś... Empatii, jakiegoś, ja tak sobie myślę, jakiegoś komunikacji, bo to jest mnóstwo instytucji, które wpływają na to, że każda coś wie, każda ma ułamek tej historii, ale nie potrafią złożyć jej razem i ułożyć tych puzli, żeby coś się zadziało. Ja myślę, pani redaktor, że nie tylko zabrakło empatii, ale zabrakło przede wszystkim kompetencji i wiedzy. Nie ma możliwości, jeżeli dziecko pojawia się w szkole, jest na podwórku, jest pobite, ma złamaną rękę, co wiemy z mediów, liczne siniaki, żeby nie zauważyć, że temu dziecku dzieje się krzywda. Ja nie jestem w stanie zrozumieć szkoły, nie jestem w stanie zrozumieć sąsiadów, nie jestem w stanie zrozumieć policji, która zapewne oddała dziecko, które uciekło z domu rodzicom, bo prawdopodobnie, tak, bo prawdopodobnie nie stwierdzono alkoholu w domu, bo to takie są proste, bardzo nawet prostackie sposoby myślenia. Jak jest alkohol, to jest przemoc. Jak nie ma alkoholu, to nie ma przemocy, co jest oczywiście ewidentną bzdurą. W związku z tym tutaj nie tylko zawinił system, ale zawinili ludzie. Znaczy system, brak systemu, bo to pokazuje, że nie ma systemu zapobiegania przemocy w rodzinom w Polsce. Ale jednocześnie jestem absolutnie zdruzgotany postawą ludzi. Od sądu zaczynając, poprzez policję, poprzez pracowników socjalnych oraz najbliższe otoczenie. Co to za ludzie, którzy nie dostrzegają tak ewidentnej krzywdy dziecka? No tak, ale tam pojawiały się głosy, zresztą właśnie pracownicy socjalni, którzy zajmowali się tą rodziną, twierdzą, że no, oni zgłaszali sprawę, sąd umarzał za każdym razem, czyli jakby Kamil wracał pod pieczę matki i oni twierdzili, że tak naprawdę to, co mogli zrobić, to zrobili. Nie zrobili wszystkiego, co mogli zrobić. Przede wszystkim, jeżeli zgłaszali, to widocznie mało odważnie, to widocznie mało, ze zbyt małą determinacją. To są ludzie, którzy niewątpliwie ciężko pracują. Mówię o pracownikach socjalnych, bo to jest bardzo trudna praca i to sobie powiedzmy. Ale brakuje im właśnie nie tylko empatii, brakuje im właśnie determinacji, brakuje odwagi do tego, żeby podjąć ostateczne, ostre działania. Narzędzi też im brakuje? Słucham? Narzędzi oczywiście też im brakuje, dlatego że ustawa, która mówi o przeciwdziałaniu przemocy i jest jakby dedykowana takim sytuacjom, wyraźnie wskazuje, co powinni robić. Powinni się przede wszystkim jak najszybciej, w trybie absolutnie priorytetowym spotkać. To są te tak zwane zespoły interdyscyplinarne. Często powiedzmy sobie, no, w ich gremium wchodzą ludzie dość przypadkowi, w sensie znaczy reprezentujący określone służby społeczne, ale ta przypadkowość często wynika z ich braku doświadczenia. To nie są wysokiej klasy specjaliści, odpowiednio uwrażliwieni i przygotowani. Więc z takiego spotkania bardzo często niestety zbyt mało wynika. Zbyt mało właśnie, to jest sprawa, która się również kwalifikowała do zgłoszenia do prokuratury, do wszczęcia bardzo ostrych działań. Tych ostrych, zdecydowanych, stanowczych, szybkich działań w mojej ocenie zabrakło w tej sprawie. Zabrakło również tego, o czym pani wspomniała, współpracy. Ta ustawa nakłada obowiązek, ta antyprzemocowa, jak my ją roboczo nazywamy, nakłada obowiązek wszystkich, którzy pracują z dziećmi lub na rzecz dzieci, do szybkiego i pilnego reagowania. Nakłada również obowiązek pracy interdyscyplinarnej, czyli właśnie pracy, współpracy tych wszystkich służb. Tyle tylko, że już potem dalej nikt tego nie koordynuje. To polega na tym, że na tym najniższym szczeblu, czyli po lokalnym szczeblu, zbierają się przedstawiciele, spotykają się przedstawiciele tych służb. Ale potem kto temu nadaje pewien impet, pewien tryb szybkiego postępowania? Tak naprawdę nie do końca już tutaj widzimy osobę za to odpowiedzialną. Ja myślę, że nie tylko osobę. Zobaczcie państwo, jaki istnieje klimat społeczny wokół rodziny.
Rodzina no jest, jest w ogóle, nietykalną, tak, nietykalną jest strukturą. Tak. Wszyscy politycy, szczególnie obecnej władzy, uważają, że rodzina jest nietykalna, że nie wolno ingerować w życie rodzinne. Mało tego, że słyszeliśmy głosy, że nie ma nic złego, jak się klapsa da dziecku, a od klapsa zaczyna się przemoc. W związku z tym ja myślę, że ci urzędnicy drobnego szczebla, może zabrakło im odwagi na pewno, ale również oni trochę byli bez szans, to znaczy już wyższe szczeble z powodu konstytucyjnej ochrony rodziny nie chciały interweniować, bo to będzie źle odebrane. Bo rodzina jest nietykalna. Ja prawda? Powiem więcej. W naszym katolickim kraju uważa się, że rodzina jest świętością. Prawda? Jest pewnym bytem nadprzeciętnym. Metafizycznym. Metafizycznym niejako, niejako tak. Dziecko jest jakby własnością. Traci swoją podmiotowość przy takim nastawieniu. Ja zawsze powtarzam, że to nie rodzina jest świętością, tylko dziecko w tej rodzinie jest świętością, bo jest słabe, bo jest bezradne, bo jest skazane często na swoich oprawców. Więc ten klimat, o którym mówi pan profesor, jest pewnego rodzaju przyzwoleniem społecznym do tego, żeby w tę rodzinę nie wchodzić. A jak wchodzić, to delikatnie, prawda, i ewentualnie tylko pomocowo. Owszem, pomocowo tak, ale interwencyjnie również należy wchodzić. W dobrą rodzinę nikt nie wchodzi w butach, prawda, w jakiś sposób. Nie wpada jakaś brygada tygrysa, która zabiera dziecko. Mhm. Tylko, że te dobre rodziny, to my nie o nich mówimy. Nie o tym mówimy. Jedno prawda? Zdanie, pani senatorko. Bo koleżanka przecież była Nie, byłam senatorem. Posłanką. Byłam posłanką, pani, tak. Pani posłanko. Jestem, przepraszam, panie profesorze, proszę mnie tak nie tytułować. Mirko droga. O, tak będzie lepiej, tak, więc... Doskonale orientujesz się w mechanizmach sprawowania władzy. Otóż dzieci nie głosują. Dzieci nie głosują, nie biorą udziału w wyborach, rodzice głosują. W związku z tym nikt nie jest zainteresowany... Ja to w swojej praktyce usłyszałam. Mirka, to nie elektorat. Ale tu się genialnie to sprawdziło, myślę, w przypadku tej rodziny, a propos właśnie posiadania tak dużego grona dzieci, bo tam 6 dzieci, plus fakt, że obydwoje rodzice nie pracowali, czyli żyli z tego, co dostali od państwa. Tam 500 plus inne socjale wpływały na to i oni nie czuli potrzeby nawet pójścia do pracy, prawda? I pewnie byli dobrymi wyborcami. No więc no, dokładnie. Oczywiście ten wątek podtrzymując, ale też w tej całej dyskusji pojawia się to, jak działa system, kto zawinił, kto nie, ale pojawia się też ta empatia i to 11 przekazanie, nie bądź obojętny, też wraca. No i tutaj zwracam się do pani Aleksandry, bo wiele osób zaczęło komentować i skomentowało sytuację Kamila w social mediach, a pani o tym napisała na Facebooku i wyraziła pani mocno swoje zdanie na temat tego, co się wydarzyło, tak reasumując właśnie w takim kontekście, żeby nie być obojętnym i żeby reagować. Ja generalnie nie jestem ekspertką i z tego wynika, że generalnie jestem szczęśliwą osobą, jestem matką, mam wspaniałą rodzinę, uwielbiam sport i boksuję do dzisiaj, ale niestety nie w ringu też doświadczyłam przemocy domowej i z moim byłym partnerem. I chciałabym po prostu powiedzieć i takie rzeczy wpłynąć jakoś na to, żeby powiedzieć i móc powiedzieć wszystkim kobietom, żeby nie tolerowali takich relacji, żeby od razu kończyli z takimi relacjami, ponieważ nic nie daje milczenie i tolerowanie. Powoduje to tylko, jak mówił drugi okres miodowy, kiedy idą przeprosiny, kwiaty, a później znowu napięcie, narasta złość i powtarzania tych samych relacji. Dlatego często taki ludzie też pozbawiają takich kobiet pewności i że nie dadzą rady, jeżeli odejdą, ale na pewno dadzą radę i na pewno trzeba odchodzić. I chciałabym o tym powiedzieć i zwrócić oczywiście uwagę wszystkich kobiet. No i dzisiaj dzięki, że mogę to
powiedzieć na głos. Ale to też jest pani odważna, że o tym mówi publicznie i myślę, że takie osoby są absolutnie potrzebne. Bardzo piękny głos. Bardzo ważny głos. Tak, to jest apel do kobiet. Nie bójcie się, prawda? Tylko, że proszę zobaczyć, one również mają swoją kurtynę, prawda? Co mówią nasze polskie zwyczaje? Co mówi nasz Kościół? Niestety czy niestety w naszym kraju potężny autorytet. Kobieto, nieś swój krzyż. Duch Święty, dzieci rózeczką bić każe, prawda? Nie ma od tego autorytetu dla sporej grupy naszego społeczeństwa wzmocnienia. Nie ma nagany dla sprawców. Jest ta ochrona, przede wszystkim cierp i milcz. To, co się dzieje w domu, tego się nie wynosi. To ma zostać za drzwiami. To ma zostać za drzwiami. To mówi Kościół, to mówią nasi rządzący. O tym to gdzieś fruwa w powietrzu, taka aura, taki klimat, takiej zgody, zgody na niewtrącanie się, zgody milczenia. Jest zamach na istniejące przepisy. Pani mówi o tym, żeby kobiety, ja oczywiście to bardzo wspieram i popieram, żeby kobiety się nie bały, że znajdą jednak pomoc odpowiednią. No ale przecież kilka miesięcy temu była potężna awantura o zlikwidowanie konwencji stambulskiej. Konwencja o prawach dziecka, która funkcjonuje, jest traktowana wybiórczo. Tam, gdzie są zapisy mówiące o tym, że trzeba pomagać dzieciom, które są w różnego rodzaju swoich krzywdach domowych, jest przemilczana przez sądy, przez różnego rodzaju decyzje. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy. W tym momencie chcę powiedzieć, że współcześni rządzący z panem premierem na czele publicznie przy sprawie Kamilka mówią, myśmy stworzyli ustawę o przeciwdziałaniu przemocy. Otóż nie, proszę państwa, to nie współczesna władza. 2010 rok, gdzie była duża debata, gdzie było wsparcie organizacji pozarządowych, gdzie były konsultacje różnego rodzaju, znowelizowała ustawę o przeciwdziałaniu przemocy, która jest w obecnym kształcie. Współcześni ją tylko psują. Poprzez właśnie dawanie przyzwolenia na różnego rodzaju zachowania, nieegzekwowanie zapisów, które są w tej ustawie. No więc proszę zobaczyć, jaki fałsz jest wokół tego dramatycznego społecznego zjawiska, jakim jest przemoc domowa. Dlaczego głos pani Saszy Sidorenko jest taki ważny? Nie tylko dlatego, że jest mistrzynią Europy w boksie, nie tylko dlatego, że jest matką, żoną, tylko dlatego, że jest kobietą i powiedziała do kobiet, nie bójcie się. Mhm. Parafrazując słowa Jana Pawła II, nie lękajcie się. Mhm. I ja myślę, że to jest bardzo ważny przekaz. I ten przekaz trzeba nieustannie powtarzać. Mhm. Zgadzam się z panią, z koleżanką Mirką, że zarówno klimat społeczny, jak i historia pokazuje rolę kobiety, tak, jako takiego dodatku, prawda, do mężczyzny, i to jest fatalne i to absolutnie trzeba z tym zwalczać, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że myślenie prawicowe, tak zwane myślenie konserwatywne, będzie to absolutnie wzmacniało i będzie to utrzymywało, bo konserwatyzm polega na upajaniu się przeszłością, kiedyś było dobrze. Mnie też ojciec bił i co, wyrosłem na porządnego człowieka. A jeśli mówi to rzecznik praw dziecka? A jeżeli to już w ogóle, to już jest w ogóle katastrofa, nie wiem, prawda? Dla mnie nie ma rzecznika praw dziecka. No nie, ktoś to pełni, ten urząd. Jest jakiś urząd. I ma 60 kilku pomocników do współpracy. W tej historii pokazał, jak bardzo go nie ma. Tak. I nie ma. I wcześniej też pokazał przy ustawie, tak zwanej ustawie o resocjalizacji nieletnich. Natomiast tutaj pani Sasza jakby wzmacnia ten przekaz, o którym środowisko akademickie od lat mówi. Absolutnie nie możemy pozwolić na to, żeby kobiety były ofiarami przemocy. Już nie mówiąc o tym, że dzieci, ale proszę pamiętać, że dzieci na ogół są wtedy ofiarami przemocy, kiedy kobiety są ofiarami przemocy, bo kobiety nie mają siły, żeby chronić dzieci. Ja przypuszczam, że w tej rodzinie dramat jest wielokrotny, zwielokrotniony, bo przypuszczam, że ta matka, bo wierzę głęboko w instynkt matki, macierzyński instynkt, i wierzę głęboko w to, że ta matka jakby nie chciała takiej tragedii, ale ja myślę, że ona była tak zdominowana, zastraszona przez tego męża,
I dlatego bez postawienia diagnozy, ja nie lubię ferowania wyroków, kiedy nie znamy faktów, a tu już diagnozę postawiono, że prokuratura twierdzi za współudział czy współsprawstwo, tak. Ja bym radził pogłębić badania psychologiczne, społeczne. A ja nie. I myślę, że to jest też taki syndrom kobiety zniewolonej przez partnera i przez męża. Dobrze, Marku, drogi profesorze, ale nawet jeżeli tak jest, bo rzeczywiście te kobiety są często tak zalęknione. O tej pani wiemy jeszcze, że miała potężne deficyty intelektualne, prawda? To jest jeszcze też, jej percepcja jest oczywiście inna. Nie zmienia to faktu. W świecie zwierząt samica chroni swoje dzieci, prawda? Kierując się instynktem. I potrafi zagryźć. Oczywiście, w obronie tych dzieci. W obronie swojego młodego, małego, prawda? Więc ja nie znajduję tutaj mimo wszystko usprawiedliwienia, zwłaszcza, że przecież nie udzielała pomocy, nawet jeżeli w samym akcie potężnej agresji była zastraszana, to potem to dziecko odprowadzała do szkoły, podpisywała jakieś zobowiązanie, które jej podsunięto, że się będzie teraz lepiej opiekowała. Nie zapewniła podstawowej pomocy dziecku, które było poparzone, pobite, połamane. Ale Mirko, jesteś znakomitym psychologiem i znasz tak zwany syndrom sztokholmski. No tak. Czyli znasz sytuację, kiedy kobieta poddaje się, mało tego, zaczyna wierzyć, że ten oprawca nie jest oprawcą. Dlatego ponosi współodpowiedzialność. No. Nie, to jest... No. Ale tu pięknie się różnimy. Ale to jeszcze ja bym chciała do pani Aleksandry wrócić, bo się zastanawiam, jak skoro pani mówi o swojej historii, jak ta przemoc w pani życiu wyglądała. Czy to było tak, że przyszedł taki moment, że pani sama zdecydowała, że odcinam się od tego i coś z tym robię? Czy to było wsparcie innych osób, które zareagowały i powiedziały, zrób coś, albo my ci pomożemy? Jak to wyglądało? Bo też się zastanawiamy w przypadku Kamila, czy kto mógł tutaj zadziałać? Już nie wspomnę, że wujek i ciotka, których wypowiedź słyszałam wczoraj, którzy mówili, mieszkając pod jednym dachem, że oni nic nie widzieli, nic nie słyszeli, co jest gorszą głupotą, jaką chyba słyszałam. To oni są współwinni. No, dokładnie, mam nadzieję, że za to odpowiedzą też. W każdym razie, jak to wyglądało u pani? Najgorszą pomyłką, błędem, który popełniłam, to, że milczałam. I chroniłam sprawcę taką metodą, że milczałam i nikomu nie mówiłam przez 2 czy 3 lata, bo uważałam, że tak i większość kobiet uważają, że tak ma być, albo nie uważałam, że tak ma być, bo ja pamiętam dokładnie, że poczułam szok, że takie coś istnieje, że to mnie doczyniło, że to nie jakaś patologiczna rodzina, bo bardzo często my to możemy usłyszeć, to normalna rodzina, wykształcona, inteligentna u mnie, więc też nie powiem, że bogata, ale nie brakuje finansów, więc to może się stać z każdym, niezależnie od tego, z jakiej my wychodzimy rodziny. I dlatego postanowiłam milczeć, bo wybaczyłam. I drugą sprawą, o którą żałuję teraz, żałuję, że nie oddałam do dzisiaj, żałuję, że nie oddałam, ale co mi pomogło? Pomogło mi powiedzieć nie takim relacjom i zerwać takie relacje, to sport, który dał mi siłę, odwagę. Ja rozumiem, że większość kobiet nie uprawiają sport profesjonalnie, jeżeli to zdarzyło się jako profesjonalnej bokserce. Ale mi sport pomógł przede wszystkim mentalnie powiedzieć nie, koniec takim relacjom. Dlatego uważam, że takie kobiety faktycznie muszą dostać wsparcia od bliskich, więc powiedzieć przede wszystkim, żeby dostać wsparcie bliskim. Nie ma reakcji bliskim, powiedzieć strukturom, które się zajmują, zadzwonić na infolinię, który teraz jedzą samochodem, słyszałam, że już zaczęli o tym mówić, już jest telefony, do kogo zwrócić się za pomocą, więc szukać pomocy. I oczywiście bardzo ważne też nie słuchać sprawcy,
władcy, który wpakowuje non-stop kobietom, że nie dadzą rady, nie poradzą bez niego, bez czego. Więc to też jest drugim aspektem, który powoduje, że oni tracą pewność, że nie poradzą. Wiadomo, poradzą sobie. Pierwszy krok to zerwanie i niemilczanie o tym. Ale czy mogę o to dopytać, jak pani nie chce odpowiadać, to nie ma problemu, ale czy były partner został za to jakoś skazany, jakaś sprawa była? Nie, nie byłam, ponieważ milczałam, ale poradziłam sobie świetnie z tym sama, ponieważ uważam, że faktycznie ten sport, który uprawiam, pomógł mi tak mentalnie postawić na swoich zasadach, swoich warunkach i postanowić i zrobić to, dokonać tego punktu, że nie potrzebowałam pomocy, wsparcia bliskich i dopiero jak już wszystko załatwiłam sama, powiedziałam o tym innych, otworzyłam się i przekroczyłam tę granicę. To pomogło, ale poradziłam, można powiedzieć, sama sobie dzięki jednak sportu, dyscyplinie, boksu, który mi nauczył od dzieciaka sobie radzić. No, natomiast co do tej sytuacji, to moim zdaniem byłoby bardzo dobrze zadbać o nieuchronność kary do sprawcy, ponieważ ta osoba, która coś takiego zrobiła, na pewno się nie bała konsekwencji, bo jeżeli by przed nim stał osoba, dorosły facet, bał się by taka osoba podnieść rękę i zrobić, bo wiedziałby, że jest konsekwencje tego. Więc na absolutnie nie bał się tego robić, bo wiedział, że nic jemu nie zagraża, że dzieciak jemu po prostu nie odda i będzie milczeć i cierpieć to wszystko. Dlatego nas jako otaczających to trzeba bardzo mocno na to reagować, żeby taką drogą pozbyć pewności tej osoby. Więc krzyczeć, dzwonić, reagować, mówić o tym. Absolutnie. To jest takie cenne, bo to teraz jak w soczewce skupia zasadniczą różnicę między dorosłą ofiarą i dzieckiem ofiarą. Pani pięknie powiedziała na swoim przykładzie, że wydobyła z siebie tę siłę, że zaczęła mówić, że dotarło, że w razie czego z racji swojej pasji może oddać, prawda? Czyli może się w jakiś sposób bronić, formalnie, fizycznie, prawda? Może podjąć decyzję w końcu tę ostateczną. Czyli mimo wszystko potencjalnie w osobach dorosłych, w kobietach jest jakaś energia i jakaś siła, wprawdzie spłaszczona, zdeptana, tak, ale ona jest. I teraz zobaczmy, jaką szansę ma dziecko kilkuletnie. Mitem jest, dlaczego nie powiedziało, dlaczego się nie poskarżyło? Mitem jest, że dzieci się skarżą. Dzieci doświadczające krzywdy w jakiejkolwiek formie prawie zawsze milczą. Nie mówią o tym, bo się boją, bo są bezradne, bo nie ufają światu dorosłych. Z różnych powodów te dzieci milczą. Czyli ofiara, dziecko jest szczególną kategorią ofiary. I dlatego jest tak ważne, że my, świat dorosłych, musimy rozpoznać tę ofiarę. I dzisiejsza rzeczywistość mentalna jest taka, jeśli chodzi o służby wszelkiego rodzaju, że oni doskonale wiedzą, jak patrzeć na dziecko, jak patrzeć na dziecko, które doświadcza krzywdy, jak odróżnić typowe objawy, prawda, że dziecko spadło z roweru, że dziecko się potknęło, od obrażeń nietypowych, od siniaków na ciele dziecka w nietypowych miejscach, od tego, że ma poparzoną głowę. Co to za opowieść, prawda, że sobie wylało wrzącą herbatę na głowę. Ale w to uwierzono. Albo chciano uwierzyć. No tak, ale właśnie raczej chciano uwierzyć. Gdzie ten profesjonalizm? Ja właśnie stawiam tezę, znaczy, ja mówię teoretycznie, tak. Oni wszystko to powinni wiedzieć. Powinni wiedzieć. Ja sama przez całe lata, od 2010 roku jeździłam po Polsce, szkoliłam te służby właśnie w rozpoznawaniu symptomów dziecka krzywdzonego. Oczywiście to było wiele lat temu. Ten cały zapas ludzki podlega zmianie, prawda? Ludzie odchodzą, ludzie przychodzą młodzi, idą na emeryturę, starzy, więc to się zmieniło.
kto pilnuje dzisiaj tego, kto dba o to, żeby ta wiedza była na początku od ich pracy zawodowej była im od początku przypominana, kto ich rozlicza w końcu? Ja przypomnę Państwu, bo wspólnie z panią Mirosławą Kątną byliśmy społecznymi doradcami najlepszego w Polsce rzecznika praw dziecka Marka Michalaka. I przypomnę, jakie kampanie podejmował rzecznik Michalak, kampanię w kierunku uwrażliwienia społecznego, w kierunku zablokowania tendencji do bicia dziecka. Za tamtych czasów, nie tak dawnych, w czasie dwóch kadencji pan doktor Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, doprowadził do zaistnienia przepisów zakazujących bicia dziecka. I mniej więcej było pół na pół osób w Polsce, które uważały, że nic złego nie ma w biciu dziecka, i połowa osób, które uważały, że nie wolno bić dziecka. Za czasów Marka Michalaka te proporcje zupełnie inaczej zaczęły wyglądać. I na korzyść ochrony ofiary, ochrony dziecka. Mhm. Ale kontynuując ten wątek, to powiem tak, no przeżywamy jakiś rozstrój systemowy w Polsce, bo jest rzecznik, którego nie ma. Mało tego, byłem jedną z osób, która walczyła o niewprowadzeniu w Polsce ustawy o resocjalizacji nieletnich. Fatalnej ustawy, która penalizuje, można powiedzieć, dziesięciolatki. Rzecznik praw dziecka pozwala zakładać kajdanki dziesięcioletnim dzieciom. Kaftany bezpieczeństwa. Rzecznik praw dziecka absolutnie w tej sprawie nic nie zrobił, a mogę się domyślać, że pewnie sprzyjał tej ustawie. W Polsce mamy do czynienia z taką sytuacją. Robimy wielkie larum po fakcie, robimy konferencje prasowe, robimy eventy polityczne, licytując się, kto będzie bardziej surowsze kary stosował. A kara śmierci? Łącznie z karą śmierci, co jest w ogóle jakimś ewenementem, bo chrześcijanie czy ludzie, którzy twierdzą, że są katolikami, a gdzie wiadomo, że Bóg dał życie, Bóg tylko może to życie zabrać. Mało tego, jest walka z aborcją, tak? Nie wolno zabijać nienarodzone dzieci. Jednocześnie ci sami ludzie mówią o tym, że trzeba wprowadzić karę śmierci. Proszę mi wytłumaczyć, jakie to są Himalaje hipokryzmu, że dzisiaj mówię, że nie wolno zabijać dziecka, a jutro mówię, że wolno zabijać człowieka. A jeżeli dziecko dokona zbrodni, to też kara śmierci na dziecku. W związku z tym to jest jakaś absurdalna zupełnie sytuacja. Zgadzam się oczywiście z naszą mistrzynią Europy w boksie zawodowym, że nieuchronność kary jest czymś bardzo ważnym, tylko uważam, że my za dużo mówimy o tym, ile lat dostanie, czy dożywocie, czy niedożywocie ten człowiek, jak będzie ukarany, a nie słyszałem wśród polityków i przedstawicieli władzy dyskusji, co usprawnić, jak zmienić, jaki system stworzyć, żeby do tego nie dochodziło. No właśnie, ale i teraz jest kolejna sprawa, aż się prosi, żeby powiedzieć, że cały trud pewnej profilaktyki, pewnych zmiany świadomości tak naprawdę wzięły na siebie organizacje pozarządowe. Ja przypomnę tylko, że to, że taka sytuacja zniknięcia rodziny między Olkuszem a Częstochową poniekąd otworzyła nowy rozdział w życiu tej rodziny, czyli nowe przemocowe zachowania anonimowo zupełnie. Natomiast w poprzedniej naszej rzeczywistości był znakomity pomysł stworzenia tak zwanego programu monitorowania losów dziecka. To się dało opracować. Właśnie organizacje pozarządowe, miałam również ten zaszczyt pracy nad tym planem, jak ma wyglądać... Dziecka z rodzin przemocowych. Monitorowanie losów dziecka, nie. Z rodzin, w których występowały czynniki ryzyka. Czyli dysfunkcjonalnych takie. W różny sposób. I niekoniecznie to był alkohol, zaniedbywanie.
mnóstwo jest czynników ryzyka i świat na tym pracuje, cywilizowany świat na tym pracuje. Zbieg, tak zwany zbieżność kilku tych czynników wielokrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia przemocy w tej rodzinie. I to nie są tylko czynniki z tak zwanej klasycznej patologii, prawda, tylko wielorakość. Tego nie chcę w tej chwili o tych szczegółach mówić. Pracowano nad tym wiele miesięcy. Zmieniła się władza i cała praca poszła do kosza. A to jest jeden z kluczy, prawda? Praca organizacji pozarządowych w kierunku, żeby rzeczywiście w każdej gminie był reprezentant symboliczny, rzecznik, ambasador, adwokat, wszystko jedno, ale silny, odważny człowiek, który by spinał pracę tych ludzi, którzy reprezentują poszczególne służby społeczne. Gdyby było monitorowanie losów dziecka, to rodzina, w ślad za rodziną z Olkusza, poszedłby sygnał do Częstochowy. Miejcie pod lupą tę rodzinę. Może wrócą cudownie nawróceni, znaczy przejdą tam do tej rodziny. Ale to stwierdzajcie, pilnujcie tego w sposób szczególny, bo tam już zaszły bardzo dramatyczne sytuacje. Ta rodzina jest rodziną z grupy ryzyka. To dziecko powinno być chronione, prawda? Ale tu każdy sobie robi, prawda? Tak, ale brak klimatu odpowiedniego nie sprzyja temu. Ja bym pociągnął wątek, o którym pani Aleksandra powiedziała, mianowicie wątek funkcji aktywności fizycznej i sportowej. Mhm. Bo przecież z jednej strony pilnowanie, ale z drugiej strony kapitalną, profilaktyczną funkcję i resocjalizacyjną ma sport. Ma aktywność sportowa. I myślę, że to byłoby takie dopełnienie. Dlaczego nie organizuje się w Polsce, tak jak w wielu państwach na świecie, dla kobiet z rodzin przemocowych spotkań i treningów sportowych, chociażby bokserskich, chociażby nauki obrony. Mało tego, dlaczego te dzieci, bo te dzieci to jest taki syndrom, że dziecko z rodziny przemocowej jest na ogół odrzucane w szkole. Mhm. Na ogół jest traktowane gorzej przez nauczycieli i przez rówieśników, bo ma siniaki. Ono się też nie chce integrować. Tak, ale ma siniaki, jest brudne, nie ma modnych ciuchów. Dla takiego dziecka też wielką szansą byłby sport, byłoby wyciągnięcie ręki i zaproszenie do klubu sportowego. Bo to, co pani ale Aleksandra... kto go tam doprowadzi, Marku? To, co pani... System. No musiało być, jeśli już w ramach system. Szkoły prędzej. Bo... Ale system. Dlaczego w Polsce istniał system za czasów tak zwanego papy Sztama, który stworzył potęgę, system wyłapywania? To nie byli... To byli mali chuligani na ulicach. Chciałbym przypomnieć słynnego Mike'a Tysona, którego wyciągnęli z ulicy. Tak jest. Ustatkowali jego. Takie, dokładnie tak. Czyli pewien system jakby wciągania tych młodych ludzi, którzy są pogubieni w jakąś działalność, taką aktywność fizyczną, sportową. Bo co to jeszcze sport daje? To pani Aleksandra, opowiadając tą swoją dramatyczną sytuację, wspomniała o tym. Otóż sporty walki dają pewną przewagę, dają pewność poczucie siebie, siły, tak, pewne poczucie, że ja nie jestem ofiarą, którą można jak worek treningowy obijać, bo ja też potrafię uderzyć. Ja nie uderzę, ale to, że ja wiem, że mogę uderzyć, już powoduje, że przeciwnik odstępuje, bo widzi nagle opór, widzi twardość. Niesamowita faktycznie sila jeszcze boksu, który pomaga, nie mówię o fizycznej, a głównie o mentalnej sile w środku. Ja w swojej praktyce spotykałam wielu niestety kobiet, które przychodzili do mnie, po prostu zapisali się na trening, a kiedy zaczynali ćwiczyć i mówiłam im o pierwszych podstawowych rzeczach obrony, kiedy muszą podnieść ręce, napięć ich, ustawić gardę mocno jak tarczą i zaczynali płakać i widocznie te łzy to nie byli po prostu łzy szczęścia, a to były odwrotnie nieszczęście, które spotkało ich w domu. Nie zawsze nie chcę mówić o czym, ale sytuacje bardzo często się spotykają kobiety w domu różne i niestety muszą walczyć sami
o siebie. No i one wtedy, to jest też taki moment, że one mogą się komuś takiemu jak pani wygadać i też gdzieś tam szukać pomocy w ten sposób. Terapia. No, dokładnie. Terapia poprzez sport. Dokładnie. Wiedzą państwo, ja, a propos... Ja mogę się tylko jednak upomnieć o to, przy całym szacunku dla problemu osób dorosłych, ofiar przemocy, zupełnie w innej sytuacji, jeszcze raz to powtórzę, w zupełnie innej sytuacji jest dziecko. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o tym, co możemy zrobić. No więc ja chciałam, jeżeli pani pozwoli, zacytować, bo obejrzałam dzisiaj fragment rozmowy z dr Anną Krawczyk z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która też bardzo taki mocny wpis na Facebooku parę dni temu udostępniła. No i ona powiedziała, jesteśmy wciąż ukierunkowani na to, żeby karać sprawców, a nie na to, żeby chronić dzieci. I tutaj mówiła o algorytmach, które nie są stosowane w polskiej praktyce. To arkusze czynników ryzyka, czynników szansy, czyli taka podstawowa analiza, którą powinno się wykonać w przypadku podejrzenia przemocy wobec dziecka. No to jest dokładnie to, co zostało opracowane w 2017 roku. Co zostało porzucone. I co zostało wyrzucone. Czyli właśnie czynniki ryzyka, które w przypadku małych dzieci są szczególnie ważne. Prawda? Jeżeli lekarz pediatra niemowlaka widzi podejrzane, dziwne ślady na ciele dziecka, no nie może dawać wiary, prawda, że to dziecko w jakiś sposób, nie wiem... Samo się uszkodziło. Tak, nie, niefortunnie. To jest już pierwszy sygnał, czyli robienie tych arkuszy, wyłapywanie tych czynników ryzyka na etapie właśnie przedszkola, żłobka, młodszych klas szkoły podstawowej, kiedy jeszcze dziecko nie może liczyć na to, że się samo obroni, że nawet najlepsze walki, jakie już właśnie wyłapane gdzieś tam przez specjalistę ze sportu, da mu to poczucie siły. Mówimy o małych dzieciach. Daniel miał 8 lat, ale jego cierpienie było od kilku lat. Jego cierpienie się zaczęło w momencie, jak bandyta nastał w jego domu, prawda? To jest... Co takie dziecko ma zrobić? Jak się może obronić? No, to milczenie sąsiedzkie jest w dalszym ciągu kolejnym przyzwalaniem na to otoczenie i na pogłębiające się poczucie bezradności u dziecka. Ciotka patrzyła, wujek patrzył, pani w szkole patrzyła, sąsiedzi, którzy... Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Uciekł z domu, to był desperacki akt odwagi. Tak. To były właśnie... Gdzie 6 czy 7 latek ucieka z domu. Ucieka z domu, tak. To jest znaleziony w piżamie. No przecież jak... tu mamy książkowe czynniki ryzyka. Tak. I policjanci zwracają, sąd umarza, nie widzi potrzeby. No przecież to jest jakiś chocholi taniec i to jest jakby, nie wiem, śmianie się w twarz takiej małej ofierze, prawda? Że świat dorosłych jest bezradny. Ja przepraszam za emocjonalność, ale no, nigdy nie będę w stanie znaleźć jakiegokolwiek czynnika łagodzącego to okrucieństwo obserwatorów również, bo oni również się okazali okrutni w swoim braku jakiejkolwiek reakcji. I teraz dlatego jest ważne, żeby ci tak zwani specjaliści, czyli ludzie, którzy za to odpowiadają, to jest ich praca, byli w sposób bardzo rygorystyczny i odważny i stanowczy, aktywni w swojej działalności. Bo my do sąsiadów, do krewnych możemy apelować, możemy im mówić, zróbcie to, prawda, nie bójcie się. Prosimy ich o to niejako, prawda? Jak słyszycie krzyk dziecka, to nie zamykajcie okna, tylko się zainteresujcie, co się tam dzieje. Ale do służb, które są, musimy stosować bardzo wysoką, rygorystyczną poprzeczkę i tak długo, dopóki rzeczywiście będzie pewne przyzwolenie na poziomie ich szefostwa lokalnego, szefostwa wyżej, szefostwa rządzącego, to my organizacje pozarządowe nie mamy przebicia. My nie możemy wejść do rodziny. Proszę państwa, ale żaden arkusz, najlepszy test czy najlepsza pragmatyka służbowa nie zastąpi empatii. No Marku, nie zastąpi wrażliwości. Ale od czego trzeba zacząć? Tak, tylko pozwól mi dokończyć. Oczywiście. I tutaj wrzucam kamyczek do polskiej szkoły. Dlaczego polska szkoła? Dlaczego polska szkoła nie uczy empatii? Dlaczego polska szkoła nie dostrzega problemów rodzinnych? Czasami wracamy do starych czasów, jak niektórzy mówią, słusznie minionych, do czasów tak zwanego PRL-u czy tak zwanej komuny. Ale ja pamiętam,
że raz na jakiś czas moja wychowawczyni w szkole podstawowej przychodziła do mnie do domu. Ale Marku, dzisiaj im nie wolno, zepsuto to, ale, no. To, ale ja mówię o naprawie systemu. O naprawie systemu, bo szkoła jest fragmentem systemu. Jeżeli mówimy o Narodowym Programie Przeciwdziałania Przemocy, ja bym wywołał problem, temat Narodowego Programu Empatii, wyuczenia empatii społeczeństwa, bo moim zdaniem przestaliśmy być narodem empatycznym, przestaliśmy zwracać uwagę, gonimy za dobrami, natomiast nie widzimy wokół siebie niczego. Marku, ale to jest proces, który będzie trwał, tak jak pewien proces degrengolady właśnie takiej moralnej, emocjonalnej, jak kula śniegowa obrasta. Program naprawy tego i rzeczywiście takiego uwrażliwiania społeczeństwa jest długotrwały. A my jesteśmy dziś, tu i teraz. I w ciągu ostatniego roku ofiar było ponad 30 ofiar śmiertelnych. A ile samobójstw? A ile dzieci okaleczonych, które do dziś wylizują swoje rany, prawda? Które żyją, więc my o nich nie mówimy. Prawda? To ale są... ilu nastolatków, którzy tak, to jest, myślą o samobójstwie? To jest coś, co narasta. Nie ma tendencji spadkowej. I tak naprawdę to, że kilka lat temu, właśnie za czasów Marka Michalaka, statystyki pokazywały, że tych zgonów dzieci, ofiar przemocy było na poziomie 24-26 przez ostatnie lata, dzisiaj jest ponad 30. No, ktoś mi kiedyś powiedział, co to jest za statystyka w skali 40-milionowego prawie państwa? Co to jest za problem? Mamy jedno z pierwszych miejsc w Europie. Jedno dziecko zabite w ciągu roku to jest o jedno za dużo, prawda? To trzeba zupełnie inaczej patrzeć na te statystyki właśnie przez pryzmat życia, wrażliwości i pewnego serca, emocji, które się dziecku w jego wieku i w jego dzieciństwie należą. Więc jeżeli my nie zaczniemy działać natychmiast, nie będą wdrożone odpowiednie przepisy, nie będzie słuchany głos ekspertów, organizacji, które mają na swoim koncie ogromne już doświadczenie, prawda, i się przebijają, tylko różnica polega na tym, i to chcę wyraźnie powiedzieć, bo państwo często oczekujecie, no to dlaczego ta organizacja nie przeciwdziałała? No. Między innymi dlatego, że organizacja nie może wejść do domu. Tak jak ten nauczyciel kiedyś mógł, dzisiaj nie może. Mówimy o szkole. Tak, to jest bardzo poważny filar tego systemu. Tylko proszę zobaczyć, co zrobiono z nauczycielami. Nauczyciel ma edukować, nie wychowywać. Nawet symbolicznie szyld na urzędzie z kuratorium oświaty. Nie oświaty i wychowania, jak było za naszych czasów. Ale też sobie tak myślę, drodzy państwo, że ważne jest to. Pani Aleksandro, w jakim wieku jest pani dziecko? Cztery. Cztery, a to jeszcze wszystko przed nim.